oglądacie Sylwestra na antenie SKTV. My zapowiadaliśmy, że będą gwiazdy. Proszę, takowa gwiazda się tutaj zjawiła. Gdzie? No ty, Michałku, no już nie bądź taki skromny. Opowiadaj, jaki był ten 2017. Dobry był czy niedobry? Do mikrofonu mam mówić? Proszę wszystko bardziej mówić do mnie. Tak. Ja wiem, że ty byś wolał tak mi tutaj mówić, ale mówię jednak do tego mikrofonu. W związku z powyższym rok 2017 był niczym siódemka, czyli bardzo szczęśliwy. Czyli jednak jesteś z tych osób, które uważają, że siódemka to jest szczęśliwa. No, absolutnie. A teraz czas na ósemkę, czyli liczba nieskończoności. Niechaj. Czyli znaczy, to będzie jeszcze lepiej? Jeszcze lepiej. No dobrze, jeśli chodzi o twoje plany na 2018, to co tam u ciebie jest plan? Plan na 2018, wiadomo, płyta, kolejne akcje, które będą promować single Don't Poison Your Heart i na pewno mam nadzieję, że uda mi się wyjechać na jakieś wakacje, a poza tym mnóstwo koncertów i różnych innych projektów. Dobrze, to najpierw o tej płycie, jest jakiś tam już miesiąc taki przewidziany już? Kwiecień, maj, to jest tak, jeszcze płynnie to jest, pomiędzy kwietniem a majem. No i co, płyta będzie musimy w takim... Czekać, musicie czekać, ale myślę, że będzie warto czekać. To będzie taki popowo-rockowy materiał, który będzie jednak utrzymany w stylistyce lat 80-tych, 90-tych, więc to, co w muzyce jest najcudowniejsze. Ja na pewno będę czekać, obiecuję. To teraz jeszcze przejdźmy do tego, do tej miłej sprawy, czyli do tych wakacji, o których wspomniałeś. Wyobraź sobie, że dostajesz teraz 2 tygodnie urlopu, to gdzie lecisz? Kambodża, Tajlandia, świątynie. Wtedy jak na teraz. Tak? Nie. Ja no ja po prostu... Instagrama, każdy jest w Kambodży albo może w Tajlandii. Może tak, ale ja po prostu potrzebuję dziczy i potrzebuję oddać energię wszechświatu. Czyli domki na drzewie i te sprawy. Dokładnie. I małpa, Tarzan. Yeah. No tak, no wiesz, jak stylówka, tak jakby wszystko się zgadza. Ja mogę być Jane. Co dobra, ja wchodzę. Dobra, jest już załatwione. To teraz jeszcze, gdybyś mógł złożyć naszym widzom życzenia noworoczne. Noworoczne życzenia. Słuchajcie, moi drodzy widzowie i widzowie SKTV, okazji zbliżającego się nowego roku. Tak naprawdę życzę wam wszystkiego najlepszego i oby ta zabawa sylwestrowa była wspaniała i w ogóle, żeby działy się rzeczy z kosmosu istnie nieziemskie. Bardzo dziękuję, to był Michał Szpak, a wy wciąż oglądacie Sylwestra na antenie SKTV.